Szczęść Boże, coś wam powiem. Po 3 wspólnych latach nadszedł czas, że trzeba odłożyć plany na przyszłość i zająć się tym, co znane. Z takiego założenia wyszli Piotr i reszta uczniów. Wrócili do starego życia, od którego wcześniej odciągnął ich Jezus. Wrócili do miejsca swego powołania i wybrania, by znów wypłynąć na środek jeziora i zarzucić sieć. Jednak to nie było to samo. Niby uczniowie poszli za Piotrem, gdy ten powiedział, idę łowić ryby. Ale on ani nie czuł się liderem, ani przywódcą. Był jak świeca, której nikt nie zapalił. Był bez życia, bo pogubił się, zmęczył, stracił nadzieję. A przede wszystkim motywację. Uczniowie byli zupełnie rozbici. Niby razem, ale jakby nic ich nie łączyło. Pracują z musu, z konieczności, aby uciec, zapomnieć. I przez to ich praca jest bezowocna. Może w naszym życiu przeżywamy podobną bezradność. Doświadczamy niezrozumienia, niepowodzeń, porażek. Nie widzimy sensu i trudu pracy. Popadamy w zwątpienie. Być może trzeba w te sytuacje i problemy wpuścić światło zmartwychwstania. Zacząć od nowa. Ale po prawej stronie, tak jak mówi Jezus. Nie tracić nadziei i wierzyć, że On jest z nami. I że to, co się wydaje porażką i tragedią, ma w jego planach głęboki sens. Podobnie jak porażka Jezusa na krzyżu okazała się jego zwycięstwem. W planach Bożych porażka może okazać się zwycięstwem, jeśli wyciągniemy z niej wnioski. Nauczymy się pokory i bardziej zaufamy Bogu. Jezus przywraca uczniom radość wspólnej pracy. Umacnia Eucharystię. Tym zagubionym i zmęczonym uczniom przygotowuje posiłek, żeby na nowo ich zjednoczyć i pokazać, że teraz trzeba będzie żyć inaczej. Pocieszyciel przemienia szarą rzeczywistość życia w atmosferę intymności i miłości. Przychodzi jak normalny człowiek, w tak prosty, zwyczajny sposób, że oni początkowo nawet go nie zauważają i nie rozpoznają w nim swojego mistrza z Nazaretu. Dopiero cudowny połów ryb uświadamia im, że to jest Pan, że to jest Jezus. Jezus, ten sam cichy i pokorny, pełen pokoju, a jednak zupełnie inny. Przemieniony. To wydarzenie mówi nam o Eucharystii, gdzie Jezus zaprasza każdego z nas, aby przyjść i posilić się słowem życia i chlebem życia, którym jest On sam. Jego ciało za nas wydane, Jego krew za nas przelana. To w Eucharystii i przez Eucharystię On się daje rozpoznać i pozostaje z nami aż do skończenia świata. Szczęść Boże.